No cześć, witam. Bardzo serdecznie witam Cię. Pierwszy vlog na moim kanale, taki noworoczny, bo nowy ja. I chcę od nowego roku mieć dużo nowych vlogów. Pewnie audio nie jest najlepsze. Zapytacie dlaczego? No to już Wam pokazuję, nie? Mówię sobie, a nagram pierwszy vlog, będzie super ekstra. I cyk. No niestety, byłem nawet w Żabce, to super glue, tu odłamało mi się podstawka mikrofonu od tego i no niestety nawet sklejenie na super glue nic nie daje, więc od nowego roku, znaczy będę musiał po prostu kupić i mam nadzieję, że na następny vlog już mikrofon nowy będzie, więc niestety jakaś tam podróba super glue nie zadziałała. No ale dobra, nie o tym chcecie oglądać vlogi, chcecie po prostu zobaczyć, co tam u kamyka jest. No i na przykład ostatnio dowiedziałem się, że jestem osobą otyłą. Tak, już wam pokazuję, jak wyglądam. To, że mi jest ja, wiem, że nie widać, wiem, że chodzę w domu w butach, ale dopiero wróciłem, chciałem ten mikrofon, nieważne. I tak, jestem osobą otyłą i będę z tym walczył w tym roku bardzo, bo ja już wam zaraz pokażę aplikację i tak dalej, jak to wygląda mniej więcej. Ważę w tym momencie, to jest mój rekord, chociaż nie, był rekord 112, w tym momencie ważę 111 kilo. No, 111 w tym momencie, więc to nie jest najlepiej, ale już wam pokazuję. Patrzcie, mamy aplikację i tutaj mam aplikację MyWeight i sobie wprowadza się sobie dane. Nie chcę mi się fokus za bardzo złapać, no ale w każdym razie jest 111 kilo, jest, że dietę powinienem mieć 3000 kalorii, macie wykresy, czekajcie, gdzie ten wykres jest, tutaj wykresy, wprowadzacie sobie wagę i teoretycznie powinno spadać, no zobaczymy, co z tego wyjdzie, będę sprawdzał tą wagę i co jakiś czas we vlogach będzie Wam się pojawiał, a może na koniec miesiąca zrobimy po prostu takie podsumowanie. Oprócz tego Lachu polecił mi taką aplikację, która mierzy ilość Waszych kroków, czyli dajecie sobie, że chcecie w danym dniu, znaczy chcecie zrobić powiedzmy 5000 kroków dziennie i sobie je robicie. Wczoraj 9 przekroczyłem, w domu chodziłem nawet, ale co sprawia, że ta aplikacja jest dobra? To, że na przykład zawsze, ja jestem jednak osobą leniwą, jak doskonale wiecie, zawsze do takiego sklepu, czy coś, którego miałem niedaleko, po prostu wsiadałem w auto i jechałem. A teraz? Teraz nie. Teraz myślę sobie, dobra, muszę zrobić kroki, to biorę słuchawki w uszy i idę. To jest bardzo dobre. No dobra, to zapytacie, Kamyk, no dobra, ale czego możemy się spodziewać na vlogach, jak ty jesteś tak nudną osobą, nigdzie nie jeździsz, nigdzie nie chodzisz, nic nie grasz, nic nie robisz? No może coś się znajdzie. Będę nagrywał vlogi na pewno właśnie z tego, jak staram się chudnąć, jak mi to idzie. Będę, jeżeli będę gdzieś wyjeżdżał, też będę to nagrywał. Jeżeli będę jechał na pokera, też będę to nagrywał. A propos pokera. Ktoś właśnie do mnie dzwoni, ale to nie jest istotne. Na stronie PokerTexas.net macie wywiad ze mną. Tak, to ja. Wywiad z Kamykiem, świat pokera i e-sportu są bardzo podobne. Link pierwszy w opisie, jaki będziecie mieli. To jest link właśnie do tego wywiadu. Jest dużo tematów. Czy właśnie jak tam zacząłem karierę swoją, czy właśnie odnośnie pokera. Bardzo, bardzo polecam zobaczyć. Bo naprawdę Jack mega pytania zadał i myślę, że wyszło naprawdę bardzo, bardzo ciekawie, więc zachęcam bardzo serdecznie. Pierwszy link w opisie odnośnie pokera. Wracamy. No i dobra, co jeszcze? Ja po prostu chciałem w tym roku podzielić się z Wami bardziej moim życiem. Dzięki temu będę miał wrażenie, że bardziej się zbliżę do Was, bardziej Wy mnie poznacie i dzięki temu będziemy sobie w komentarzach pisać o tym wszystkim i wyjdzie coś z tego fajnego. No dzisiaj nie wyjdę z domu, bo wyjdę z domu na pewno, ale nie będę tego vlogował. Natomiast już niedługo są, na przykład w niedzielę wyjazd mam do Warszawy, nagram to dla Was, pokażę Wam gdzie, jak i dlaczego jadę. Zobaczymy, czy w trasie da się jeść normalnie, a nie w fast foodach. A propos jedzenia, już któryś raz podchodzę do diety oczywiście, już znajomi taką mają ze mnie bekę, no ale oczywiście nie jest to reklama Smacznej Diety, ale jedyna w Gorzowie i okolicach jest naprawdę dobra. I powiem Wam, mają takie dobre rzeczy dzisiaj, jakby przywitali mnie. Dzisiaj miałem fit placki z musem jabłkowym, na przykład zaraz jem naleśniki a la bolognese, sznycel wiedeński. Ludzie, jak to dobrze wygląda? Chcecie zobaczyć? Ludzie, to jest mój fit obiad, no przecież to jest genialne, to jest naprawdę... No, po prostu z czystej sympatii dla chłopaków, którzy prowadzą smaczną dietę, zrobię im taką reklamę, ale po prostu to jest dobre. Więc tak jak mówiłem, zawsze jak mówię, że o, zaczynam dietę, nowy rok, nowy ja, to wszyscy znajomi już mówią, a daj pan spokój. Wy pewnie na YouTubie mówicie to samo, bo nigdy tego nie robię, ale mam nadzieję, że to jest moje w ogóle ostatnie podejście do diety. Powiem wam, że jeżeli nie wyjdzie mi teraz dieta, to już pierdzielę. Będę gruby do końca życia, otyły, będę jadł wszędzie, gdzie byleby mi było dobrze, okej? Okay? A propos tego, co robię, na przykład czytam już kolejną książkę o pokerze. Mam nowe kije golfowe, które muszę wykorzystać, ale jest zimno i po prostu nie mogę. Więc coś się w tym moim życiu...
prostu mam nadzieję, że wy tak na luźno, totalnie na luźno podejdziecie do tych vlogów i będziecie wbijali, komentowali, bili ze mną bekę i wyjeżdżali na ciekawe wyjazdy. I tyle. Jest 13.26, to idę sobie, bo 13.30 skoki, kwalifikacje, Kamil Stoch, Adam Małysz, nie. No nieważne. Dajcie znać, czy wam się podoba, co chcielibyście zobaczyć z mojego życia, jakby, no bo to jest jednak jakieś ciekawe tematy, oczywiście będę nagrywał, mam w planach różne rzeczy, ale po prostu dajcie znać, co byście chcieli się dowiedzieć o mnie, a ja wam to dostarczę. Taki ze mnie dobry ziomek. Wstępnie jak vlog nagrany, trzymajcie się.